Premier Mateusz Morawiecki, szczepionki i restrykcje. Premier Mateusz Morawiecki, szczepionki i restrykcje to jedyna skuteczna metoda. Jeszcze raz apeluję, żeby przestrzegać reguł i trzymać się obostrzeń, napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu we wpisie na Facebooku podkreślił, że dzisiaj nie ma miejsca na jakiekolwiek spory o skuteczność szczepień, bo najważniejsze jest to życie i zdrowie naszych obywateli. Zwrócił przy tym uwagę, że brytyjska mutacja wirusa staje się wersją dominującą, a to oznacza wyższą zakaźność i śmiertelność. Szczepionki, obok restrykcji, są jedyną skuteczną metodą walki z tym niewidzialnym wrogiem, podkreślił. Jeszcze raz apeluję, żeby przestrzegać reguł i trzymać się obostrzeń, dodał Morawiecki. Nowa dostawa Pfizera w poniedziałek rano do Polski trafiło 507 tysięcy. Dawek szczepionek firmy Pfizer, poinformował prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Dodał, że na środę zaplanowany jest transport 660 tysięcy szczepionek AstraZeneca. Od początku Narodowego Programu Szczepień wykonano 5 882 581 iniekcji. Pierwszą dawkę preparatu otrzymało 3 889 970 Polaków. Drugą zaszczepiono 1 992 611. Dobowa liczba szczepień tym razem wyniosła 31 713. Szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczęły się w Polsce 27 grudnia 2020 roku.